Witam serdecznie w drugim dniu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dywizja A, B już zakończyła swoją eliminację w Zielonej Górze. Tu mamy A, drugie zwycięstwo Silesii, Stasiu Kręglicki, MVP meczu. Drugie, bo wcześniej dostał MVP meczu Batorek Oliwier. Dmuchać na zimne, żeby ciebie to nie spotkało, bo Oliwier po tym MVP meczu miał kontuzję. Będziemy oczywiście trzymać kciuki, żeby już nikomu się nic nie stało, a może, kto wie, czy Oliwier nie wróci, czy zabrakło dzisiaj lidera, czy po prostu też jesteście na to przygotowani bez trenera, żeby radzić sobie bez lidera. Bo nie ukrywajmy, no Oliwier jest takim tutaj strzelcem, prawda? Parę słów o tym meczu, o braku lidera i o sobie. No według mnie trochę zabrakło lidera, szczególnie w tym wczorajszym meczu z Pomorskim, ale dzisiaj w tym meczu dobrze zagraliśmy i pokazaliśmy, że bez lidera też się da wygrać. No i co? Pozdrawiam moich kolegów, którzy bez nich byśmy nie wygrali i teraz oni coś powiedzą. Tak, brakowało nam bardzo wczoraj Oliwiera przy tym meczu z Pomorzem, jego punktów i no po prostu tego, jak gra, a dzisiaj pokazaliśmy klasę i że możemy grać bez lidera. Chciałbym pozdrowić trenerkę i całą rodzinę. Tak właśnie, brakowało ewidentnie wczoraj lidera. Najbardziej można powiedzieć w kontrze brakowało. Chciałem pozdrowić trenera i rodzinę. No, w dzisiejszym meczu bardzo dobrą skuteczność za 3 punkty mieliśmy. Dużo trójek strasznie siadło. Można byłoby poprawić skuteczność z podkosza, tak to byłaby większa przewaga. Ale tak, jestem zadowolony z dzisiejszego meczu i chciałbym pozdrowić całą moją drużynę, trenerkę i trenera Marcina Wita i Marzenę Rudolf. Pozdrawiam. Ja jeszcze chciałem pozdrowić moich trenerów, trenera Jacka Wróblewskiego i trenera Eugeniusza Smolicha. Jeszcze czasami trenera Kręglickiego. Właśnie, trener Kręglicki, tata, dlaczego go tutaj nie ma z nami? Proszę. Ponieważ dzisiaj jechał na turniej ze swoją drużyną Under, nie, to jest 2014 rocznik i czy tam 12 i pojechali do Oświęcimia dzisiaj na turniej. Pozdrawiamy pana Kręglickiego, pozdrawiamy wszystkich rodziców. Może dzisiaj po południu na drugim meczu będzie więcej kibiców, bo doping już był momentami fajny. Proszę teraz, Kubanek, ciebie o kolejnym meczu. Jak się do niego przygotujecie? Czy macie jakiś scouting na tą kadrę? No i o tym meczu, jak będzie wyglądał, z kim gramy jutro wieczorem z Mazowszym, tak? Nie będzie to zadanie, ale może, kto wie, jak w wywiadzie powiedzieliście, że postaracie się ugryźć. Już ich szczypią tutaj inne kadry, a wy może ich bajsniecie po Śląsku, ugryziecie. Tak, mamy bardzo ciężkiego przeciwnika dzisiaj po południu. Gramy z kadrą mazowiecką. Na razie nie wiemy, czy Oliwier będzie grał. Jak nie będzie grał, to będzie bardzo duże osłabienie dla drużyny. No i tyle. Ja poproszę do nas Batorka, chodź tu Batorek do środka. Oliwier, co się wydarzyło wczorajszym meczu i dlaczego nie grałeś z Pomorskim i dzisiaj? No, wykręciłem sobie palca. Nieprzyjemne to jest, powiem szczerze. Szkoda, że nie mogłem grać, bo bardzo chciałem. Lecz no, nie ominę tego. A mam nadzieję, że mnie to puści i dzisiaj myślę, że... Mam nadzieję, że dzisiaj zagram, ale na pewno jutro chciałem zagrać. Która to jest ręka? Prawa ręka. Prawa ręka, Buka. I tego wybiłem. No, dobrze, że to tylko stłuczenie. Oczywiście był na sorze, był sprawdzany. Nawet testy były sprawdzane na koronawirusa. Ujemny, bo gdyby był dodatni, to nie wiem, czy byśmy wszyscy nie pojechali do domu. Jest okej, okay. Gramy wszystko. Skrzypek, znowu do ciebie. Słuchaj, jak wygrasz z Mazowieckim, to może do ciebie powędruje MVP meczu. To by było świetnie, nie? Z taką mocną kadrą. Masz na nich sposób? Czy sposób? No, oni są bardzo wysocy, ale mają też bardzo szybkich i małych rozgrywających, oczywiście. To jest bardzo dobra kadra. I będzie bardzo ciężko i jakby, no tak.
Świetna kadra z wysokimi zawodnikami, ale my przecież mamy wysokiego zawodnika. Jak myślicie, pokaże się z dobrej strony? I jeszcze do ciebie, nie wiem czy zauważyłeś, na trybunach już dziś jest Dawid Mazur, trener kadry Polski. Czy to jakoś też wpływa na ciebie, że starasz się jeszcze lepiej, jeszcze więcej grać? Bo wiadomo, że nie tylko indywidualnie obserwują, ale też jak dla zespołu się grasz. Czy też to zauważyłeś pana trenera i jakiś wpływ to miało na ciebie? No i o kadrze Mazowsza, czy nasz Wysoki się poradzi z nimi? To tak, mi się wydaje, że nasz Bartosz Folga, pozdrawiam, poradzi sobie z Mazowszem. Bardzo wierzymy w niego. I oczywiście Kamil Surma też sobie poradzi. Tak. Oczywiście trener kadry Polski, jakby nie było w tym żadnego, zawsze gramy i się staramy na 100%, na ten 200 i to nie miało żadnego wpływu na nas. I mamy to z tyłu głowy i nie przejmujemy się tym. Kończymy już, Folga miał dzisiaj double-double, a kto wie, czy w meczu z Mazowszem nie zrobi triple-double, prawda? Pozdrawiamy, do usłyszenia, dziękujemy.